dzieci wchodzących do muzeum Auschwitz wychodzi z nastawieniem, że teraz trzeba zabić Niemca, że teraz nienawidzimy wszystkich Niemców. To jest przerażające, to jest po prostu dokładnie to, z czym my chcemy, co chcemy zwalczać, czemu chcemy przeciwdziałać. Właśnie dlatego też powinniśmy przygotować pewnikiem jakiś pakiet edukacyjny, jakiś moment, który by nastawiał te dzieci, potrafił im pokazać źródło tej nienawiści, źródło tego, co się stało. Moment refleksji na to, że nigdy więcej, a nie na przeniesienie nienawiści na kogoś innego. Przeczytam może fragment, prawda, tutaj takiego listu, który w tej chwili kierujemy do młodzieży. Przed kilku laty, kiedy toczyła się wojna w Kosowie, poprosiliśmy młodych ludzi o zastanowienie się nad trzema pytaniami. Dlaczego Auschwitz, dlaczego Kołyma, dlaczego Kosowo? Jakie są dzisiejsze zagrożenia w waszym środowisku, w Polsce, czy w waszym kraju, jeśli to będzie kierowane do szkół w innych krajach? Co młodzi ludzie mogą, co powinni robić, aby im przeciwdziałać? Co wy możecie robić, co robicie? Chodzi o to, żeby wywołać jakąś refleksję, prawda, wśród młodych ludzi i uzyskać informacje nie tylko o ich opiniach, ale ewentualnie o działaniach, o konkretnych działaniach, które są ważne i potrzebne i które trzeba wymieniać między sobą, żeby sobie pomagać nawzajem. W Polsce bardzo aktywne są organizacje pozarządowe i wydaje mi się, że chyba najlepsze efekty osiągamy wtedy, kiedy dochodzi do współpracy organizacji pozarządowych i szkół publicznych, albo niepublicznych, prywatnych. Ale pewne projekty, które zdobyły sobie uznanie, rzeczywiście świetnie wypadły przy takiej współpracy. Więc jest to, można by powiedzieć, przełamanie pewnego takiego standardu konwencjonalnego nauczania. Moim zdaniem powinno się wprowadzić przedmiot, ewentualnie znaleźć czas na taki blok zajęć, który by dzieci uczył takiego szerszego spojrzenia na siebie, uczył tolerancji, to takie bardzo modne określenie w tej chwili. Znaczy większej empatii, generalnie większej empatii, większej wrażliwości i próby właśnie rozwiązywania konfliktów nie siłowo, nie agresją, metod mediacji, asertywności. Nie chodzi mi o tak wysoki diapazon, jakim jest wielokulturowość. Do tego dojdziemy i do rewolucji w programie też. Ja bym po prostu płakał, gdyby na przykład zabrakło pana Tadeusza w lekturach szkolnych. To był dla mnie cios. Uważałbym, że coś bardzo ważnego straciliśmy. No tylko teraz trzeba pomyśleć, jak ten pan Tadeusz będzie działał w tej całości, którą sobie pomyślimy jako zadania edukacji. Często mówi się o tożsamości narodowej, posługując się inwokacją do pana Tadeusza. I określa się wtedy dworek katolicki, szlachecki, polski jako symboliczne centrum polskości. Wystarczy nieznacznie zmienić fragment, no wziąć koncert Jankiela. I okazuje się, że to centrum polskości jest w jakiś sposób wieloetniczne, że to jest republikańskie centrum. Należy tam właśnie cały dworek soplicowski, ale należy i Jankiel, należą ci chłopi litewcy, którzy tam tańczą na weselu Zosi i Tadeusza. Jednym słowem, widzimy od razu, że nie ma żadnego pogranicza i centrum, że wszyscy razem z mniejszościami, z grupą dominującą, z religiami, z językami tworzymy jedno ciało społeczne ze względu na to, że wszyscy razem uczestniczymy w republice. Nauczanie historii przeważnie w naszych polskich szkołach realnie kończy się gdzieś w okolicach XVIII wieku, a później to już się biegnie. Chyba to jest największe wyzwanie w tej chwili przed nami stojące. To jest trochę zrewolucjonizowanie myślenia o nauczaniu historii współczesnej w naszej szkole. I to myślę, że rozwiąże przynajmniej w części problemy, które rodzą się właśnie w małych miejscowościach, w małych i w dużych miejscowościach, miastach, związane z ekstremalną właśnie prawicą, z nacjonalistami, wręcz neonazistami, którzy wchodzą do szkół i zdobywają bardzo duże rzesze współtowarzyszy. Nie chodzi o mówienie ludziom i pranie im mózgów, że są Europejczykami. Chodzi o to, żeby nauczyli się myśleć o swojej własnej historii, swojej własnej kulturze w perspektywie europejskiej. Żeby nie było tak, że uczeń, który w szkole mówi o geografii na przykład, czy o historii,
centrum świata dla niego jest Polska. On wie, że na południu są góry, na północy jest morze, a w środku jest równina, prawda? Bo tak wygląda Polska. No, bo chodzi o to, żeby pokazać, że nasze równiny są częścią równin środkowoeuropejskich, że nasze góry są częścią łańcucha Karpat, że nasze morze jest częścią morza, które jest także morzem Skandynawów i Rosjan i tak dalej. Kiedy mówimy o edukacji multikulturowej czy edukacji interkulturowej, to pierwszy odbiór polskiego nauczyciela jest taki, że mówimy o edukacji dla dzieci wietnamskich, dzieci uchodźców, dzieci po prostu innego koloru skóry, czy posługujące się innym językiem. Natomiast jakby nowoczesna edukacja interkulturowa już jakiś czas temu odeszła od takiego podejścia. I mówi się o tym, że edukacja interkulturowa to jest edukacja dla każdego dziecka, dlatego że każde z dzieci jest twórcą kultury. Dziękuję. Powiedzcie mi Państwo, jakiego typu zachowanie było potrzebne u wszystkich uczestników ćwiczenia, żeby ono mogło się powieść? Współpraca, tak, wzajemne. Dokładnie. Czyli rzecz zupełnie sprzeczna z uczeniem tradycyjnym, gdzie mówi się, nie patrz co robi kolega, pracuj indywidualnie. Tu jest zupełnie inaczej. Jesteś w grupie, uważaj co robią inni. Bierz pod uwagę ich zachowania. Jakiego koloru będą żalne? Może takie niebieskie? No niebieskie. Podróż. No tak, no to gdzieś takie. O, takie i takie. A drugi taki i taki. Ciachnij tutaj. Ola, a jakie duże to zagłębienie? Dobre jest. Dobre. Jeżeli się skonstruuje grupę dzieci w taki sposób, że one mają różne kompetencje, mają różne umiejętności, różne możliwości i ułoży się w taki sposób dla nich zadanie, żeby one te wszystkie możliwości mogły wykorzystać, to wtedy już mówi się o wzbogacaniu kulturowym. Ale super! Nauczyciel nie ingeruje w pracę dzieci zupełnie. To jest praca, którą dzieci wykonują same. I zasada jest taka, że czym więcej interakcji między dziećmi, tym więcej one się uczą. Edukacja interkulturowa polega na tym, żeby wzajemnie uczyć się od siebie, żeby korzystać z tego bogactwa, które mamy, z tego, czym się różnimy, żeby jakby takie jest nielogiczne matematyczne równanie, które jest zawsze używane, to jest, że 1 plus 1 równa się 3. Czyli zawsze jest jakaś wartość dodana, która tkwi w komunikacji między ludźmi. Dla tworzenia kultury niezbędne jest spotkanie się dwóch ludzi. Popatrz na drugiego człowieka jako na osobę, która może coś ci dać w sensie dowiedzenia się czegoś o sobie samym. Może cię kontakt z drugim człowiekiem wzbogacić. Nie zakładaj od razu, że fakt inności drugiej osoby na pewno będzie dla ciebie nie do przyjęcia, nie do zaakceptowania. Co nie znaczy wcale, że uczenie międzykulturowe ma prowadzić do tolerowania wszystkiego. Absolutnie nie. Jeśli nie będę chciała czegoś przyjąć, to czuję się wzbogacona po dokonaniu rewizji wartości własnych.